Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Witam Was dzisiaj w nieco innej scenerii, ponieważ miałem okazję przez ostatnich kilkanaście dni testować zestaw Soundbar 2.1 Cinema od Mozosa. I wybaczcie mi, jeżeli w trakcie tego materiału będę się odnosił do tego jako do zestawu kina domowego, ponieważ jest to soundbar z subwooferem. I tak jakoś logicznie wygodniej mi po prostu o tym mówić w ten sposób. W ramach mojej sierpniowej akcji, podczas do której przyjmuję absolutnie wszystkie zapytania dotyczące przygotowania recenzji bez znaczenia co to za produkt, odezwał się do mnie Mozos. Czy nie chciałbym bliżej się przyjrzeć temu zestawowi? Soundbar z subwooferem Mozos Cinema 2.1 to zestaw, tak jak sama nazwa mówi, składający się z soundbaru oraz subwoofera. Co ważne, jest to bardzo tani zestaw jak na możliwości, które oferuje. Posiada wiele możliwości łączności, o których za chwileczkę opowiem. Jest przyzwoicie wykonany oraz niczego tak na dobrą sprawę mu nie brakuje. Zapraszam do materiału. Jako że korzystając z produktu przez dłuższy czas, nie będzie to tylko unboxing, ale również podzielę się z Wami moimi wrażeniami z użytkowania, ponieważ idealny nie był, ale przy drobnej ingerencji w jego ustawienia i w zasadzie nieużywaniu kilku innych, można z niego wyciągnąć naprawdę sporo. Zaczynając jednak od specyfikacji, jest to zestaw stereofoniczny z dodatkowym subwooferem. Moc znamionowa RMS to 80 W z szczytowym podbiciem aż do 160. Patrząc pod kątem samego wykonania, tak na dobrą sprawę nie mam się do czego przyczepić. Zestaw jest wykonany schludnie, z zachowaniem najwyższej staranności. Oczywiście adekwatnie do ceny. Spodziewałem się na samym początku, że przód to będzie taka tandetna po prostu metalowa siatka, jednak okazuje się, że jest to materiałowe obicie, które sprawia naprawdę przyjemne wrażenie. Na górze soundbaru znajdziemy przyciski odpowiedzialne za poszczególne ustawienia, a na froncie przez tę siateczkę, o której mówiłem przed chwileczką, przebija się dioda LED. Dioda, która to sygnalizuje nam poszczególne ustawienia, poszczególne wejście, z którego korzystamy, czy też moment, w którym soundbar jest wyciszony. Ta dioda po prostu, tak jak teraz za mną, będzie mrygała. Mówiąc o tych wejściach, jest ich naprawdę sporo. Mamy cyfrowe wejście koaksjalne, cyfrowe wejście optyczne, HDMI ARC, które sprawia, że ten zestaw jest jeszcze lepszy, możliwość połączenia się poprzez Bluetooth 5.0, klasyczny przewód AUX 3,5 mm i złącze USB. Oczywiście nie zabrakło też dedykowanego portu do podłączenia subwoofera. Całość zasilana jest zaś przy pomocy tylko jednego zasilacza, więc nie musicie się martwić o ilość gniazdek przy telewizorze. Zestaw jest gotowy do użytkowania w zasadzie po wyjęciu z pudełka. Jest też dołączona duża, czytelna instrukcja w języku polskim, która powinna zdecydowanie rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości oraz wytłumaczyć, jak taki zestaw poprawnie skonfigurować. A skrótowo, wyjąć z pudełka, podłączyć przewody, soundbar pod telewizor, subwoofer gdzieś na ziemię obok. Tak, za mną stoi teraz na szafce, ale to tylko na potrzeby filmu. A po podłączeniu wszystkiego nacisnąć pilotem po prostu włącz. No i jak już go wywołałem, no to pilot jest najsłabszym elementem tego zestawu. Mi się po prostu fizycznie nie podoba. Do tego sam centralny krzyżak, który, tak jak słyszycie, ma wyraźne, konkretne kliknięcie, a pozostałe klawisze są miękkie i już absolutnie żadnego dźwięku nie wydają. Na pilocie znajdujemy też włącznik, przycisk mute, sterowanie głośnością, play, pauzę oraz przerzucanie się pomiędzy poszczególnymi plikami, delikatną korekcję trebli oraz basu, trzy predefiniowane wcześniej tryby dźwięku, jest film, muzyka i dialog. Realnie, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, polecam korzystać tylko i wyłącznie z filmu. Muzyka, mimo iż nazywa się muzyką, to w zasadzie środek całkowicie znika, a dialog powinien podbijać rozmowy, co sprawdza się w większości filmów amerykańskich, gdzie jest strzelanina super głośno, po czym ktoś do siebie coś szepcze, bo nigdy nie potrafią wyrównać tych poziomów głośności. Jednakże na dłuższą metę to wcale się nie sprawdzało jakoś rewelacyjnie i finalnie wracałem również do trybu filmowego. Jego najbardziej polecam. I ponadto na pilocie znalazły się też przyciski odpowiadające każdemu z aż 6 możliwych rodzajów wejścia do tego subwoofera. Zwróciłem też uwagę na samym początku, że mamy tutaj HDMI ARC, Audio Return Channel. Port ARC umieszczony w soundbarze pozwala nam w niektórych przypadkach skonfigurować całe kino domowe tak, żeby sterować wszystkimi naszymi multimediami przy pomocy jednego tylko pilota. W zestawie nie brakuje oczywiście również wszystkich niezbędnych przewodów potrzebnych do poprawnej konfiguracji tego urządzenia, jak i do połączenia go każdym z dostępnych tutaj rodzajów wejścia. Cały zestaw grał w salonie u mnie przez ostatnich kilkanaście dni i muszę przyznać, że jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. W momencie, gdy delikatnie skorygowałem sobie balans pomiędzy wysokimi a niskimi tunami i wiedziałem już, że tylko korzystać z ustawień filmowych, zestaw sprawdzał się naprawdę dobrze. Jest to też mój pierwszy kontakt z takim zestawem i muszę przyznać, że zdecydowanie jestem pozytywnie zaskoczony. Całość gra znacznie lepiej, wyraźniej i pełniej niż głośniki, z których korzystałem do tej pory. Dodatkowo przełączanie się pomiędzy poszczególnymi wejściami jest bardzo szybkie i sprawne, bo jak tylko wcisnę Bluetooth, to za momencik jest niebieska dioda i mój telefon właśnie się połączył.
Jednak żeby nie było, że tylko chwalę i zestaw jest idealny, oczywiście tak nie jest. Czego najbardziej mi tutaj brakuje? Ano jakiegokolwiek wyświetlacza. Wyświetlacza, który dawałby mi znać, na jakim mniej więcej poziomie głośności jest zestaw uruchomiony. Bo obecnie, poza faktem, że dioda umieszczona na środku mryga, gdy zestaw jest wyciszony, nie mamy żadnych wskazań. Okej, fajnie, że zmieniają się jej kolory, żeby pokazać nam, z którego aktualnie wejścia korzystamy, jednakże brakuje mi tych takich liczbowych wskazań. To samo zdecydowanie przydałoby się w przypadku ustawień trebla i basu. Wysokie tony, niskie tony. Ja mogę sobie klikać plus, minus, ale tak na dobrą sprawę nie wiem, na jakim etapie jestem. Czy mam jeszcze pole do popisu, czy może jednak właśnie wyczerpałem mój limit regulacji i niestety nic z tego nie będzie. W przypadku tej regulacji po prostu dioda przestaje mrygać i reagować na poszczególne wciśnięcia. Ale dla mnie osobiście to za mało i wolałbym wiedzieć bez takiego sprawdzania, kiedy jestem na granicy moich możliwości regulacyjnych. Mimo wszystko uważam, że jest to naprawdę świetny zestaw, zwłaszcza patrząc na jego cenę, która na dzień nagrywania wynosi mniej niż 500 zł. Tak więc, moi drodzy, na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Dajcie znać, co Wy myślicie o takich zestawach. Dla graczy, do codziennego użytku, do oglądania telewizji oraz do słuchania muzyki. Czy macie lepsze propozycje w tym budżecie? Czekam na Was w komentarzach i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, na razie i cześć!